Jesteśmy w dawnym kościółku, już nieużywanym, obecnie Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Uczestniczyliśmy w pierwszym koncercie kolędowym naszej z parafiarnej szkoły pod kierunkiem pani organistki Joanny Grącz. Ja jako proboszcz to tylko troszeczkę animowałem, pomagałem, dziękowałem i tylko do tego w zasadzie moja rola się ogranicza. Ta szkolka i ten dzisiejszy koncert to przede wszystkim dzieło pani organistki i zaangażowanie rodziców dzieci, którym zależy, które pomagają, cieszą się, że to coś powstaje. Przecież to też jest i pewna ewangelizacja i wychowywanie wierzy i dzielenie się swoją radością przybyciałem Bożego nadzwyczajnego. Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, jak małe ptaki, patrzą z gniazd na niebo, czy już świeci najpierwsza z wszystkich gwiazd. O zimne szyby płaszczą noski, w okienkach miast i wsi. Czy już splunęła z ręki boskiej, czy już nad nami tli? Różowe niebo pociemniało i cień błękitny legł na ziemię białą, 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 na nieskalny śnieg. Zainicjowaliśmy wspólnie, razem ze Scholką, z rodzicami. Pomyśleliśmy, że będzie bardzo fajnie, że pokażemy to, czego się nauczyliśmy. Przygotowania trwały ponad 2 miesiące, ale to były spotkania co tydzień. Także dzieci się spisały na medal, że punktualnie, systematycznie chodziły i dlatego coś tam powstało. Przygotowaliśmy 10 pastorałek i kolęd przeplatanych wierszami, które dzieci nauczyły się i pięknie to wyszło. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Były osoby spoza Wisznic. To jest bardzo budujące, bo to też wyraz jakiejś wdzięczności dla scholi, dla dzieci, które pracowały bardzo ciężko. Jest 24 dzieci i to są same dziewczynki. Byli chłopcy, ale niestety piłka nożna wygrała ze śpiewem. Planujemy następne koncerty. W maju będziemy się przygotowywać do koncertu maryjnego. Może jeszcze w międzyczasie coś tam wyskoczy. Także będziemy tam, gdzie będzie coś zainicjowane, tam będziemy. Będziemy się starali przynajmniej. Dziękujemy przede wszystkim dzieciom, rodzicom, księdzu proboszczowi, także za wsparcie duchowe i finansowe. No i wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób przyczynili do tego, żeby ten koncert powstał.